Witam ponownie w Dolinie Lodowego Wichru. Zapewne zauważycie, iż te piękne kamienne drzwi stoją przed nami pięknym otworem. Zapewne też zapytacie się, co zrobiłem, że tak się stało. Otóż tym razem to był ewidentny bug gry, gdyż kiedy walczyliśmy z tym złym kapłanem tutaj, zauważyliście, iż on zamienił się nagle w węża i tak spieprzył tutaj, uciekł do dziury. I to był ewidentny bug gry, gdyż powinien on się tutaj potem pojawić w skarbcu i potem moglibyśmy go ubić, ale nie pojawił się. Dlatego powtórzyłem walkę z nim i po prostu zabiłem go tutaj. Najlepsze w tym okazji okazało się słowo śmierć. Nie, sorry. Potrzebujesz mnie? Palec śmierci, tak. On ma dosyć niski rzut obrony i trwałość, więc powinniście mieć całkiem niezłą szansę na to, że zabijecie go jednym zaklęciem. Wtedy nie będzie mógł uciec. Drzwi się otworzą po wlaniu tej ostatniego flagonu. Wszyscy szczęśliwi ruszamy dalej. Przy okazji tamten kapłan zostawił przy sobie kolejne klawisze ochrony plus 4, pierścień ochrony plus 3 oraz pierścień swobody ruchów. Pierścień swobody ruchów by się komuś przydał, nie wiem, może tobie. Tak. Swoboda ruchów jest bardziej przydatna. Wierzcie mi, jest. Paladin ma jeszcze poziom. Więc awansujmy go. Dajmy koncentrację. Bo tak. No i nic się nie dzieje. Czy ma jakieś... O, ma jakieś nowe czary. No niech weźmie sobie ochronę przed złem. Tu nic, tu nic. O, może czwartego poziomu wziąć coś. Ochrona przed śmiercią. Niech weźmie swobodę ruchów może. Świętą moc mógłby wziąć. Plus 4 do obrażeń. Niezły nawet. Dobra. Dobra, bez dalszego komentarza wchodzimy do środka. W porządku. A co widzimy w środku? Nie wiem, na razie widzimy ekran wczytywania się. Idealna okazja, żeby zjeść parę chipsów. Ojejciu, wulkan! Jesteśmy w wulkanie, proszę państwa. I wierzcie mi, to nie jest zwykły wulkan. O nie. Demony pojawiają się nim, tak. Kornugon. Atakuje nas Kornugon. A więc potrzebujesz prawdziwego mistrza. Dobra. Myślę, że czas najwyższy pozbawić świat jednego Kornugona. Co ty myślicie? A zrobimy to w typowy hack and slashowy sposób. Chciałem rzucić błyskawice, panie. O nie. Not today. Załatwię to. Dobra. No, idąc tam, dojdziemy do ślepego zaułku, dlatego pójdziemy sobie w tą stronę. A i poś zwiedzamy ten wulkan. Ojejku. Ktoś znowu tutaj puścił bąka. Może to po prostu wyziewy wulkanu. No dobra, nic, trzeba iść dalej. To wszystko, to cię... Zabójcza chmura. A. Coż za miła nazwa dla wyziewów wulkanu. O, ktoś beknął. Chyba. Mam nadzieję, że to było beknięcie. Wszystko się nagrywa. Dobrze, nagrywa się. Teraz chyba będę częściej to sprawdzał. Przejście jest zawalone. Tędy nie przejdziemy. Jeszcze. Przy okazji wspomniałem, iż to jest dosyć niezwykła lokacja w grze. Właściwie przed chwilą dopiero powiedziałem, ale to jest bardzo niezwykła lokacja w grze. Dlaczego? Przekonacie się w przeciągu, mam nadzieję, najbliższych 20 minut, oraz dalszych 40 minut, oraz dalszych minut. W każdym razie przekonacie się. No cóż, na razie nic się nie dzieje, po prostu idziemy do przodu. O, most. Patrzcie, zepsuty most. O, patrzcie, kolejna chmura. W Baldur's Gate był taki całkiem przydatny czar. Nazywał się Strefa Świeżego Powietrza. Kasowała wszelkie właśnie takie zabójcze chmury.
bąki tak dalej. Niestety tego teraz nie mamy. Ale za to mamy mnóstwo konopnych lin oraz kompletnie nieprzydatną instrukcję budowania mostów wiszących. Dobra, skorzystajmy z tego. Cyp, cyp. Ładujemy po kolei konopne liny. I dobra, piękna robota. Po raz kolejny widać talent inżynieryjski, inżynierny, krasnoluda. Gdybyście nie mieli wszystkich konopnych lin, a ja chyba nie mam. Tak. To cóż, trzeba będzie przejść po tym nie do końca naprawionym moście. Tak. O, małą szansę załamania się, czy zrobienia jakichś innych przykrych rzeczy. Ale jakoś da się przejść. Co ja zrobiłem, Nasseta? Co ja zrobiłem? Kretyn, nie powinienem był go zabijać. O czym ty mówisz? Kogo zabiłeś? Historia zapamięta mnie jako tego, który wywołał wojnę między Yuan-Ti i szlachetnymi panami ognia. Okryłem się hańbą i cały mój lud też. Torsakus rozerwie mnie na strzępy. Szczerze wątpię, bo już się nim zajęliśmy, ale o jakiej wojnie mówisz? Gdybym tylko mógł cofnąć w czasie jeden dzień i zapobiec nieszczęściu. Gdybym tylko mógł. Niestety za późno. Stało się i już się nie odstanie. Koniec ze mną. Wielki Set niech na mnie w opiece. Ła, Geronimo! I rzucił się do lawy. Ta. Spotkaliśmy Inkwizytora Yuan-Ti, imieniem Weonim na ostatnim poziomie oka smoka. Uważał, że rozpętał wojnę między Yuan-Ti i władcami ognia, marzył o powrocie do wczoraj, dzięki któremu mógłby naprawić błąd. Back to future, ej? Ej? Niestety nie w tej grze. Zdecydowanie nie w tej grze. W tej grze nie cofamy się do przeszłości, czy w inną stronę. A, jest łódka, jest przewoźnik, Archon. Dobra, czas popływać po morzu lawy. Siema, Archon. Cel. Chcielibyśmy prosić audiencję u Lorda Pyrosa. Lord Pyros został zabity wczoraj przez Inkwizytora Venonima, wędrując po ziemi umarłych, do której nie potrafię dotrzeć. No więc chcielibyśmy się dotrzeć do jakiegoś innego miejsca. Cel. Na razie nie mamy celu w życiu. Bywaj. Tak bywa. Tak. Dziwne, powinien on nas gdzieś zawieść. A może jeszcze nie teraz. Bum. O! Cóż za emocje, wybuchy. Zauważyliście wzniesienie, z którego doskonale widać całą okolicę i jej dwa wyjścia. Na szczycie wzniesienia stoi wielki, inkrustowany klejnotami tron. Zdaje się, że to wzniesienie jest punktem strażniczym. Dobra, tutaj jak widać nie przejdziemy. Więc może teraz Archon przemiły nad gdzieś zawiezie? Mówiąc zawiezie, mam na myśli zaprowadzi łódkę. W porządku. Cel. Chcielibyśmy obejrzeć posterunki strażników. Podróż kosztuje 1000 sztuk złota od osoby. Płacicie? Ostatnio zapłaciliśmy podwójnie, przewidując tę wycieczkę, nie pamiętasz? Wyruszamy po zaokrętowaniu. No dziwne, że... co tu się stało? Co to ma... Forpony, zdaje mi się. Forpony. Gotów. Zgoda. Dobra. Więc przewoźnika można w pewien sposób poszukiwać i zaoszczędzić parę sztuk złota na przejażdżkach. Można też mu sprzedać parę błyskotek. Na szczęście mamy
sporaśny zapas złota, więc nie powinniśmy się o to teraz martwić. Dobra, co my tu widzimy? Chcemy dostać się tutaj, albo tutaj, albo nie wiem gdzie. Widać tutaj jakiegoś giganta. Mnóstwo martwych ludzi. Czy możemy ten przejść? Możemy. Jakiś martwy człowiek. Więcej trupów. Jakaś zadyma musiała się to zrobić. Może możemy pójść do tej całej rezydencji Lorda Pyrosa. Cel! Chcielibyśmy zobaczyć posiadłość Lorda Pyrosa. Podróż kosztuje 300 sztuk złota od osoby. Płacicie? Dobra, oszukamy go jeszcze raz. Skoro możemy go oszukiwać, to czemu by nie? Aha. Tak? Wilkołak większy. Co który mówi nam, że przejścia nie ma. Nie mam sobie równy. Rozłupię cię na pół. Na pół, na jedną trzecią, na jedną czwartą, na sześć kawałków. Daję ci błogosławieństwo. Tylko może niech kapłan się trochę wycofa. Dobrze. Paladyn weźmie rolę tankera. Ty się może tak weźmie za plecy ładnie. Jakoś weźcie, rozwalcie tego wilkołaka większego. Ty śpiewasz? Śpiewasz. A więc potrzebujesz prawdziwego mistrza? Nie dam żadnych punktów doświadczenia. Szkoda. Generalnie widać porozwalane wszystko. Więcej trupów. Zadyma na całego. Jakiś ambasador. Już się robi. Litości, nic złego nie zrobiłem. Chroni mnie immunitet dyplomatyczny. Nie będę się bronił. W ogóle to Venonim. Spokój się i powiedz, co się dzieje. Zacznij od Venonima. To inkwizytor czystej krwi Yuan Ti, który właśnie zdezintegrował się w morzu magmy. No, akurat tak widzieliśmy to. Sam bym go do niej wepchnął, gdyby się nadarzyła okazja. To wszystko przez niego. Słyszeliśmy, że zabił chyba twojego władcę, Lorda Pyrosa. Dlaczego? Venonim przybył 3 dni temu, przysłany przez arcykapłana Thorosakusa w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie zniknięcia najwyższej czarownicy Izbelach. Mów dalej. No a wczoraj bez żadnego powodu ten kretyn zabił Lorda Pyrosa i był dość bezczelny, żeby szukać schronienia w mojej ambasadzie. W twojej ambasadzie? Na wschodzie. Jestem ambasadorem Jasper, łącznik między mieszkańcami komory magmowej tego wulkanu Yuan Ti. Niestety przez Venonima życie tutaj chyli się koło otchłani. Co się stało? A co się raczej nie stało? Rozgniewany król Lothar przyjął władzę, wypowiedział wojnę Yuan Ti, zniszczył moją ambasadę. Jakby tego było mało, nasłał Thorosakusa i Ifritów zabójców. Yuan Ti naturalnie zareagowali, no i rezultat widać. Gdzie jest najwyższa czarownica Izbelach? Zginęła 2 dni temu podczas próby ucieczki z klatki Lothara. Tak przynajmniej mówią. Król Lothar jest tu prawem, znaczy był. Za co trafiła do klatki? Nie wiem, nie było mnie, a kiedy wróciłem była już uwięziona. Cała sprawa jak dla mnie śmierdziała, ale zajął się tym Venonim, więc czekam na wyniki. Kto to teraz rządzi? Mistrz Ziltigor. Przybył dzień wcześniej ode mnie, pokryją mu. W chaosie, który powstał, zjednoczył tych, którzy przeżyli i oddaliśmy się pod jego władzę. Gdzie jest ten Ziltigor? Jego wysokość często podróżuje do pól rzezi. Chyba stamtąd przychodzi. Dobra, rozumiem, bywaj. Dobra. Co nam to powiedziało? Jest jakaś czarownica, która trafiła do klatki, nie wiadomo za co. Yuan Ti oraz Ifrici wywołali między sobą wojnę, pozabijali się nawzajem, a co my w tym wszystkim mamy, nie mam pojęcia. Ale czy możemy gdzieś... O! Oboje posterunki strażników, wyjście na pola rzezi. Dobra, chcielibyśmy odwiedzić ambasadę Jaspera. Tak.
Uła. Większy kościany strażnik. Moje wyczulone zmysły są do twojej. Za chwilę to będzie większy kościany stos. Kości. No tak. O tym mówię. Archon jakiś. A, teraz przewoźnik. Sorry. Zrozumiałem. Większych kościanych strażników. Spróbujcie nie połamać sobie na tym języka. Słucham. Już się robi. Naturalnie. Zamieniam się w słuch. Myślę, że mogę wycofać. Weź sobie swoją rzucajkę ulubioną. Teraz bliżej, nie będę marnował na nich szaru, bo czemu śmiałbym. Ojejku, herbatka mi się skończyła. Możemy rozpoznać, iż sesja Weissendale'a przeciąga się dłużej. Herbatka się kończy, ale nie ma problemu. Mam jeszcze sok grejpfrutowy. Będę zapijał nim sobie chipsy. Ciekawy pomysł. To wszystko, na co cię stać? Jutro dowiem się, jakie będą jego efekty. Możesz na mnie. Dobra. Tymczasem mamy coś tutaj. Czy to jest zabezpieczone? Nie wygląda. Apolognisty trochę tego i ekwipunek pełny jak zwykle. Nie chcę ciebie, chcę ciebie. Załatwię to. Po prostu podejdź tu. Gotów. Duszenie już mam. Ale to sobie wezmę, jakaś różdżka pewnie nieprzydatna, której nigdy nie użyję. Sesja duchowa, dzięki. Wiedziałem, to różdżka unieruchomienia osoby. Useless. Jak dla mnie. Jestem. Te ruiny były chyba kiedyś ambasadą, która teraz padła ofiarą toczących się tu intensywnych walk. A patrzcie, możemy gdzieś przejść. A patrzcie, nie możemy gdzieś przejść, ponieważ ścieżka jest zawalona. Bo tam jest jakiś teatr. Wszystko to dziwnie wygląda. Czy jest tu jeszcze coś ciekawego? Chyba nie. No to zobaczmy, gdzie jeszcze możemy się dostać. Posterunki strażników. Już tam byliśmy. Zabierz nas do wyjścia na pola rzezi. Teraz się już chyba nie da nabrać, więc musimy zapłacić. Zyltor, czyżby dał wam pozwolenie na opuszczenie mych włości? Chyba nie. Kierujemy się na pola rzezi, nie mamy nic przeciwko tobie, chyba że jesteś członkiem Legionu Chimery. Tfu, marnować czas na jałowe chwiejn, na sojusze tylko dla... przepraszam. Zaproszenia na następny jarmark 10 miast. Ten tutaj Legion to wszystko, czego mi trzeba. Więc dlaczego nie pozwalasz nam odejść? Skoro weszliście tutaj do tej magmowej komory z wyższych poziomów, to jeśli użyjecie tego wyjścia, wszystko się zmieni. Co masz na myśli mówiąc, że wszystko się zmieni? Wasze puste muszczki nie mogą tego pojąć, po prostu nie! Wracam na pola rzezi, ani nie wykonuję mojej ciężkiej roboty w kółko. I jeszcze raz, i jeszcze, więc wracajcie, zostańcie lub zgincie. Praca jaka praca. Skoro musicie wiedzieć, gdy 3 dni temu przybyłem tu z pól rzezi, miałem pewne kłopoty z przedostaniem się na górne poziomy oka smoka, więc pozostałem tutaj, żeby zobaczyć, co mogę zdziałać. Tak, niewiele rzeczy przyciągało moją uwagę, dochodzenie, rozprawa, przypadkowa śmierć, jakieś wędrówki po magmie, lecz potem niespodzianka. Czyżby? Zaledwie wczoraj tu też silszy Lord Pyros, jak sądzę, że został zabity przez Inkwizytora Venonima i wybuchła wojna między Yuan i narodami żywiołów. Ach, gdzie byłeś w czasie tych wydarzeń? Unoszenie się, obserwowanie, wyczekiwanie, szukanie idealnej okazji zadania śmiertelnego ciosu ich królowi w chwili jego słabości pozbawiona przywódców Hałasra była łatwa do opanowania, a teraz ty odpowiesz na moje pytanie. Zostajesz, wracasz czy giniesz? O nie, to ty giń! No cholera. Wiecie co? Wycofajmy się. Więc wycofajmy się, miałem na myśli
Uciekajmy stąd w popłochu. O tak, już... Wow! Trolle! Ratuj się, kto może, trolle. Gotowe. A, czarodziej zginie chyba. Zabieram, nie zabieram. Nie, ktoś mógłby przeżyć takie spotkanie. Wiecie co, dam mu pierścień niewidzialności. Nie chcę jeszcze go tracić teraz. Co mogę dla ciebie czarodzieja zrobić? Słucham, zgoda. No, to odejdź tu. Tak. Nędzy. Trzeba coś to. A Bart też chyba zaraz zginie, ale on ma na szczęście zaklęcie niewidzialności, więc zaraz go użyję. Dobra. Dzięki. Oczywiście. Nie wiem dlaczego, ale oni dalej ich atakują, mimo że są niewidzialni. Moje wyczulone zmysły są do... Cóż, najwidoczniej świadczy to, iż potrafią widzieć niewidzialne obiekty. Co nie jest najlepsze w tej sytuacji. Dobra, piekielny pies. Gotowości? Co? Jak was pozałatwiać, piekielne psy? Och, nie wiem, och, nie wiem. Nie będzie z tym problem. Porzucam jeszcze parę rzeczy. Jakąś recytację, czy tym podobne. Nie mam sobie równych. Ty przywołaj posiłki, może. Może nawet przeżyjesz to. Jakieś jeszcze cienie. A ty możesz rzucić. Nie wiem, co tam masz. Palec śmierci na Ifrita. Chyba nie zadziała. Więc puszczę mu wyładowanie. Oraz średniego fokusa. Wow! Nieźle oberwałeś. Lecz się. Dobra, Ifrit padł. To fajnie. Pociski mocy przydadzą się. Krąg ochrony przed swem również by się przydał. Ty śpiewaj sobie. Wow, cyklop. A, to mój cyklop przywołany. Ekstra. Dobra, wycofałem się, gdyż jak widzieliście, tamten obserwator rzucił na nas szybko rozproszenie zaklęć. I wierzcie mi, chwilę potem zacząłby w nas miotać inne, równie nieprzyjemne zaklęcia, więc... A mieliśmy tutaj całą masę troli innego tałataństwa. Więc proponuję właśnie wycofać się najpierw, zabijać to wszystko, co tutaj mamy. Dobra. A następnie zająć się tamtym panem niemiłym. Trolle jak zwykle znowu trzeba dobijać. Trzeba coś zrobić jak należy. Ty możesz chwycić za miecz. Świetnie. Śpiewać dalej. Coś dalej tam strzela mefity. One są wkurzające. Dobra, zobaczmy. Kolejny troll padł, więc rzucę na niego to. Okej. Tak się niszczy trolle. Zapamiętajcie sobie. Umiejętność przydatna w życiu. Twej krwi wypiorę swą. Ty chwyć za kuszę. Bijcie tego psa szybciej, proszę was. I bijcie tego mefita szybciej, proszę was. Co mogę dla ciebie zrobić? Myślę, że mogę wykonać twą brudną robotę. Skuszę, bij go. Dobra. Cofnijcie się, wy dwaj. Zlikwidujcie ich. Zlikwidujcie go z dystansu, nie chcemy tam jeszcze podchodzić. Biera się obrażeniom 5. Chyba. To nieładnie. No, bijcie go szybciej. Ty nie idź tam. Dobra. Jakieś rozkazy? Widzieli, że nic tu nie ma w pobliżu. Dobra. W następnym odcinku pójdziemy tam,
Dobijemy tą wredną, latającą kulę, która rozproszyła nam wszystkie zaklęcie i o mało nas nie zabiła. No i wyjdziemy na pola rzezi. No cóż, dobra. Dziękuję za uwagę i na razie.